Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy, plany. Startowałem z rankingu 400. Aktualnie już mamy prawie 2100. Plan jest taki, żeby zrobić 2400. Zobaczymy, czy to się w ogóle uda. No ale dzięki za wszystkie łapki do góry oraz komentarze. To pozycjonuje film. Przypominam dosyć często o tym, sorry, ale jak przypomnę, to wiem, że tych łapek jest zawsze trochę więcej. Dziękuję za nie bardzo serdecznie. No i jedziemy. Szukam sobie przeciwnika z przedziału właśnie podobnego do mojego rankingu. Dobrze, mamy zawodnika 223. Super. To jest zawodnik, który jest chyba najwyżej sklasyfikowany rankingowo do tej pory, z którym miałem przyjemność zagrać. Jest posunięcie C5. No to zagram sobie drugim skoczkiem. Takie trochę dziwaczne moje oczywiście podejście tutaj do tematu. Ale jestem ciekawy, jaka struktura może powstać. Bo oczywiście mógłbym zagrać E4, grać sycylijską. Jest skoczek tutaj, zagramy sobie D4 i tutaj po prostu wybije. Będzie to wyglądać trochę dziwnie, niestandardowo, ale może nawet o to właśnie w tym chodzi, żeby nieco niestandardowo te pozycje rozgrywać i starać się przeciwnika wybić z rytmu. Moim planem będzie na przykład zagranie G3. Zobaczymy, jak to się ułoży. Ok, goniec będzie chciał tutaj chlapnąć, zagramy tak. Jeżeli goniec, to zagram sobie tutaj gońcem na E3. Tak nietypowo dosyć. Ok, goniec E3, czyli bardzo szybki rozwój figur za cenę pionka, za cenę tego, że pionka nie ma w centrum. Ok, skoczek będzie chciał zagrać tu, więc H3 jest konieczne. Taki ruch oczywiście może nastąpić. Wtedy palniemy tam. Goniec G2. Już jestem zadowolony, bo mam już w zanadrzu roszadę. To jest bardzo ważne. To jest takie... Nie wiem, ja przynajmniej tak to odczuwam, takie przeczucie szachisty, że już jest ok po debiucie, w sensie takim, że niekoniecznie jest dobra pozycja, bo może pozycja jest podejrzana, ja tego nie wiem, może jest podejrzana, ale jest szansa, że tutaj już możemy sobie powalczyć. Zagram tak, żeby zaatakować pionka, zmusić go nieco do takiego ruchu. Jedno jest pewne, czarne też nie mają żadnych problemów tutaj w grze, ale spróbujemy właśnie inaczej troszeczkę pograć i już gram inaczej. Bo jak zagra tak, to chyba palnę tu. Dobra, goniec wyszedł, tu nie mogę, tu nie może, bo tu się trzyma, zrobimy roszadę. Ok. Robimy roszadę. Pewnie jakiś ruch typu hetman D7, ale nie może hetman D7, bo skoczek C5. I to będzie działało dobrze. Teraz wieża C8. Ok, chyba hetman D2. Tego ruchu się nie boję, bo tutaj trzymam. Ten ruch, chwila, ten ruch nie działa cały czas, bo tutaj bronię. I już mam w zanadrzu wystartowanie wieżą jedną albo drugą. Posunięcie A5, to też osłabia ten punkt, to jest bardzo ważna i cenna informacja, więc zagramy sobie również wysoko pionkiem A4. I już mogę tym skoczkiem na B5 się fajnie zakotwiczyć, chociaż jeszcze nie teraz, bo tutaj muszę uważać na tego skoczka. To można oczywiście przygotować. O właśnie, on już tutaj przechodzi do konkretów. A dobra, widzę, co się dzieje, ale chyba nie dzieje się aż tak źle. Trzeba wybić, on wybije. I teraz po jego wybiciu będzie wisiał tutaj pionek, tu skoczek podwisa. Teoretycznie mogę zagrać, nie mogę tak zagrać, co ja w ogóle wygaduję. Wybicie hetmana, on wybije wieżą i skoczek C5. Czy ja tutaj mu narobię krzywdy? Spróbujemy, tak? Oczywiście też wybicie tu jest, ale to jest tu. Trochę taktyki się pojawia oczywiście, ale wymiana tych figur, w sensie wymiana hetmanów, spowoduje, że ja zagram tutaj. Jeżeli uda mi się zagrać C3, to będę w domu kompletnie. Będzie całkiem ok. Ale to jest cały czas gra. Cały czas dzieje się gra tutaj, a sprytnie, bo goniec wróci tędy, ale jak on tutaj wróci, to ja mogę zagrać C3, on wtedy F5. Skoczek zawsze ma powrót. Jest ok. Podoba mi się tutaj, słuchajcie, ta pozycja. Ta pozycja mi się bardzo podoba. Dobrze. Jak trzasnę tu, to on zagra tam, więc gram sobie C3 i cały czas podważam tego pionka. A C3 właśnie świetnie kontroluje tego skoczka i zablokowało przede wszystkim gońca. Bardzo mi się tutaj już podoba. Prawdopodobnie on F5 musi zagrać. Fajnie byłoby zbić tego pionka, tylko on zawsze zagra wieżą tutaj na B8 i potem skosi mi pionka na B2, więc raczej ten pionek jest nietykalny. No on F5 i ja muszę pomyśleć, co?
Naprawdę w ten sposób? Słuchajcie, tu chyba mogę zagrać dosyć tak pasywnie, bo wpuszczę skoczka tu, ale gońcem zagram tak. Pytanie, czy skoczkiem nie wybić? Wbiję to skoczkiem. Wbiję to skoczkiem, wezmę tego pionka na czysto. On zagra tak, ja zagram tu. Będę twardo się bronił, ale przynajmniej z pionkiem więcej. Taktyka Jana Krzysztofa Dudy. Brać materiał i się bronić. Znaczy nie do końca się bronić, ale brać materiał i mieć ten materiał. Nawet jeśli przeciwnik ma inicjatywę. Możliwe, że on tu ma inicjatywę. Ciężko mi stwierdzić, ale tak patrząc na oko, pion to pion. Tylko, że może nie będzie tak łatwo się wywiązać tutaj no, z tego skoczka przede wszystkim, bo jak zagram tak, to się osłabi na C3. Okej, on sobie tutaj gra spokojnie wieżą. Taki ruch będzie możliwy. Nie chcę grać tak. Muszę się zastanowić teraz. I to bardzo poważnie. Bo jak zagram tu, on zbije i tam pójdzie wymiana, ja wybiję na końcu, to on wieżą mi wejdzie i tu będzie bardzo źle. Z jednej strony zawsze mogę tak zagrać i się jednak uwolnić od niego. Tylko, że on mi trzaśnie, ja tu, on tu. Tam wieża odejdzie, skoczek odejdzie. Para gońców zostanie, cały czas będzie dobrze chyba. Tutaj białymi. Nie chcę grać F4, żeby się nie narazić na jakieś takie podpórki z jego strony. Myślę teraz nad tym ruchem wieża D1, bo grożę takim ruchem potem tu i fajna wymiana może nastąpić. Tylko, że właśnie po tym ruchu wieża D1 on zbije jednak tutaj. To jest ten mały minus, ale jeszcze raz tam, 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 tu. No nie, no wejdzie, nie będzie dobrze to wyglądało. Ale chwila, bo może jak wieża będzie tu, goniec tu, król odejdzie i w następnym ruchu gram tak. A on jeszcze ma wieża E1. A to ja goniec D3 i ten skoczek będzie musiał stąd uciekać, tędy na przykład. Tutaj, tu trzymam, tu będzie związanie, a goniec H6 jest, ale potem zagram tak, albo tak. Nie, lepiej tak, pionkiem. Trochę będę zamknięty w tej pozycji. Ale nie muszę na to iść, ale czuję, że chcę. A może inaczej jeszcze, może skoczek tutaj, żeby tutaj się zaczaić. No dobra, idziemy na tę gorszą pozycję. Mam nadzieję, że się z tego wygrzebie z tym pionkiem, ale jest konkretna groźba. Z drugiej strony on nie musi zbić skoczka. No właśnie, on po prostu odszedł. I to jest dobre zagranie z jego strony. No to wracam. Po prostu wracam na E1. Goniec zszedł, ja wracam na E1. Trochę króla podprowadzę. I tyle w temacie. Mała rezygnacja z tych planów. Widzę, że taki ruch będzie chciał tutaj przeciwnik zagrać. Może zagrać tak, bo jak F5 to tutaj. On wybije, ja wybiję. Wieża się trochę uaktywni, ale to nie ma znaczenia. Może zagrać po prostu od razu tak. Zagrajmy skoczek C5. Jeżeli wymieni tutaj, no to dobrze. Ten skoczek może wrócić po prostu na D3. Albo wrócić na B3. A to ja nie mogę tak teraz? Nie, nie mogę. Bo on tu i ten skoczek będzie złapany. Spryciarz. Spryciarz. To skoczek D3. Niech i tak będzie. Ten skoczek. Skoczek C4. Trzeba go stąd wygonić. Jest E5. Będzie tutaj straszył cały czas. Będzie straszył. Ale chwila. Cyk. Czy tak zagrać? Wymienimy. I chyba E4. Ale skoczek nie będzie miał potem ucieczki. No wieżą musi zbić, to bez dwóch zdań. Może teraz tak, ale tutaj E4. Trochę cierpimy za to, ale może nie aż tak mocno. A chociaż trochę cierpimy. Za tego pionka. Może po prostu wieża A2.
Ojejku, a nie, nie podstawiłem, bo już myślałem, że tutaj skoczek nie ma ucieczki. Mam na szczęście taki ruch. Wieża A2, żeby dojść do ruchu B3. Tylko, że jak zagram teraz B3, on mi E4, tu będzie atakował. Powiem wam, że przychodzi mi do głowy taki ruch w ogóle, żeby było śmiesznie, żeby nie było potem tutaj akcji, że mi atakuje wieża. Zagram tak, słuchajcie. Zagram tak. Dlaczego by tak nie zagrać? Tędy się mogę też przerzucić przecież. O, i to może być dobry plan. Tutaj to chyba nie, bo skoczek nie będzie miał perspektyw. Wycofanie skoczka może być. A jak wycofam skoczka, to tu jest jeszcze strzał. To chyba tędy jednak muszę zagrać. Zagramy tędy, bo zawsze mogę tędy przejść. Chodzi o to, że jak on zagra tu skoczkiem, ja nie muszę wybijać. A jakby skoczek stał na E1 i zagrałby tutaj, ja bym musiał to wybić. A teraz nie muszę. No właśnie. Muszę. Jak zagram tu, to on tak. Ale mogę też tak. No, dzieje się trochę, dzieje się fajnie, ale też nie widzę, żeby on mi mógł zrobić jakąś krzywdę. Myślę, że żelazna obrona tutaj działa. Ciężko stwierdzić. Goniec F8. Aha, on próbuje tutaj się przedrzeć. Dobra, czyli na C5. To ma sens. To ma sens. Skoczek trochę mi tutaj przeszkadza. Może tak zagrać? Nie, no już bez sensu, bo potem chcę tu. Tutaj zagram. Tu zagram. On tu. Ja tu zbiję i tu. Nie wygląda to dobrze. Ale jest cały czas pionek więcej. Dobra, idziemy na to. Teoretycznie na to idziemy. Skoczek G2. Teoretycznie na to muszę pójść. No to mówiąc wprost, trochę cierpimy jednak za to, że tego pionka wzięliśmy. O, ale teraz mam szansę wejść tu. Jeżeli on tak, to ja nawet tak się przerzucę. I zdążę zagrać tu królem i potem wieżą. O, już mam plan. Król G2, wieża D1. Wbrew pozorom, chyba to nie jest takie proste, żeby tutaj czarnymi to wygrywać. A może jest? Czy wygrywać? No. W sensie. Zagram tak. Bo teraz tam sobie spoglądam, więc on musi prawie być zmuszony do zbicia. Skoczek będzie miał wejście. Jak wejdzie wieża, to jedę sobie królem tutaj. Spokojnie. Twardo będę bronił. Dobrze będzie stał bez tej jakości. Dlatego najpierw zagram królem. Tutaj może zadziałać taktyka odcięcia w tym momencie. Jeżeli teraz on zagra jakiś. O, dobrze zagrał, dobrze zagrał. Dla siebie zagrał bardzo dobrze. No, król E1, nie mam wyjścia. Jeżeli wieża tutaj, to się zastanowię bardzo nad tym posunięciem. A jednak spanikował. Chyba tak. Twardo i zdecydowanie. Tak, żeby zagrać tu skoczkiem po prostu. Ale teraz nie mogę, bo tu jest bicie i na końcu jest też strzał. Jeżeli zagra wieżą, to jest takie zagranie oczywiście. A jeżeli nie, to właśnie mam tutaj wieża D1. No dobra, żyjemy, słuchajcie. Jest pionek więcej. Pionek jest uratowany. I będziemy próbować realizować. Oczywiście, wymieniam. Będziemy próbować realizować przewagę. Pionka. No wchodzę skoczkiem, wchodzę. Tutaj nie ma się nawet co zastanawiać. I przerzucić znowu wieżę, żeby aktywnie ta wieża podziałała. Nawet skoczkiem tu zagrać i potem wieżą tu. O, to będzie nawet jeszcze lepsze, bo nawet on nie może przełomu na skrzydle zrobić. Dlatego teraz zagram tu skoczkiem i zagram wieżą. Jesteśmy w domu, słuchajcie.
Dokładnie, on tu może robić przełomy jeszcze. Podciągniemy piórka H4. On oczywiście tak może zagrać. To zbijemy. A potem tu. Ok, bierze D1. Dobra, widzę co on chce zrobić, bo on szuka zaczepki jeszcze na wolnego pionka. Wymienił. Jednak nie, nie chciał zaczepki. No i teraz w ten sposób. No dobra, podciągnę króla, bo zawsze po tym przełomie zawsze mogę wrócić. Chociaż muszę uważać na to jakieś takie ciekawe przełomy w zasadzie. Tutaj, dobra. Chyba tutaj wyżej podejdziemy pionkiem. Właśnie pytanie, czy ta blokada nie będzie zła? Chyba nie, bo chodzi o to, żeby nie wpuścić tu króla, dać szacha za chwilę. A, właśnie, właśnie, bo tu trzeba uważać. Wracam skoczkiem. Skoczek już jest blisko, dlatego już na przykład takie bicie i przełom nie działa, żeby ten pionek uciekał. A na to trzeba bardzo zwracać uwagę. Według mnie. Dobra, zagramy sobie. Aha, muszę uważać teraz też na bicie. Dobra, gram skoczkiem tutaj, żeby nie było tego kuszenia. Tutaj grożę. No B3, wszystko trzeba bronić. Chociaż ten ruch wygrywał, bo brałem tego pionka. No właśnie. To chyba też daje radę. Idę w ciemno, pionkówka musi być wygrana. Bicie to bicie. Zawsze po tym ruchu mam bicie tym, w razie czego. No jak król tu, to będziemy tempować. Słuchajcie, źle pograłem chyba. Bo ma jeszcze jedno tempo. Pionkówki. Nie, dobrze jest. Tak, on musi teraz to tempo stracić. Tak teraz. Mam B4, ten pionek więcej jednak daje radę. Tak nawet mogę zagrać, on zbije, ja tutaj. To jest prostsze. Taki fajny przełom. Te dwa pionki odciągną króla oczywiście na to skrzydło. Bicie też wygrywa, bo przejść tutaj można i... A tu wystarczy wybić. Przepchać. Przepchać on tu. To się jeszcze można władować na jakieś remisy. A, ja mam mało czasu. Nie, muszę. Jest, muszę go wytempować. Tutaj nie ma siły po prostu. Daleka opozycja. Dokładnie, daleka opozycja. Jak tu, to tu. 40 sekund. Pionek już jest dobry, bo jest przyczepiony. I tak. Opozycja skośna. I opozycja krótka. I... Ajajaj! Tu wraca przecież. Tu. Nie wiem, czy ja to wygrywam, ale już mam mało czasu. Wygrywam chyba. Przepchanie. A pionkówki są zawsze. Zawsze są. No to teraz jeszcze dał mi szansę, tu powinien zagrać. Pionkówki. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, wygrywamy.
tu. Tak tu. No, na sekundach do końca. Oczywiście ja robię deklarowane ruchy, żeby nie tracić kompletnie sekund. No ale on już ma, wiadomo, 8 sekund, to sam gra zbyt wolno. Mamy to. Partia była, no, waleczna, można powiedzieć. Taka bardzo defensywna. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. No ale gość 2200 na łopatkach. No i super. Zagramy znowu sobie ten skoczek C3. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok. Tak. No to E4. Chyba D6. I przejdziemy do takiego pirca troszkę. Skoczki w grze. D5 poszło, to ciekawe. Od razu E5 będziemy budować centrum. Myślę, że... myślę, że po prostu D4. Tego pionka tutaj bronić. Jak wybitka, to wybitka. I przez H4 będziemy próbować tutaj działać. Podobają mi się te plany. One są takie... takie zdrowe. Znaczy takie trochę szalone, ale takie zdrowe chyba. Zdrowe ataki. 2,175 przeciwnik. Czyli dzisiaj rankingowo są lepsi przeciwnicy. Fajnie. Działamy. Ale przynajmniej pozycje powstają takie trochę niestandardowe, inne. Już trzeba kombinować od samego początku. No i gość myśli. Dobra, jest C5. Całkiem mądrze. Zagramy tak, żeby tego skoczka mocno nacisnąć, bo jeżeli on zbije i zbije, może przepchać, ja wrócę. A jeżeli zbije tu, to sobie zaplanowałem bicie, bicie i goniec. Żeby znowu niestandardowo troszkę to wyglądało. Bardziej rozwojowo figurami. No ale już jest, jest gra, jest gra. Ostatnio mi się taka gra właśnie bardziej otwarta, taktyczna spodobała. Może częściej lubiłem właśnie takie gry strategiczne, znaczy szachy strategiczne. Czyli trzeba trochę pokombinować, mieć troszkę planów. Okej, no to to wybijamy. Chyba coś tu gość nie ogarnął, bo nawet jak zbiję, to ja tam i po prostu wezmę pionka. A jeżeli w ten sposób właśnie, to też jest dobrze, bo zbijam tu. On może oczywiście pionkiem zbić. Ten pionek może być stracony później. Mam taką nadzieję zresztą. Para gońców na szachownicę, już mam tempo do roszady. No ja tą roszadę szybko zrobię. Jeżeli na przykład goniec zagra na G7, to ja sobie teraz F4, chociaż gońcem może się wyprowadzić, się zastanawiam. Nie, no chyba F4 jednak. Wygląda zdrowiej, zdrowiej, zdecydowanie. Zawsze hetman może też wejść tam naciskać. Ale hetman D3 bardziej przyblokować pionka, wprowadzić wieżę. Może B3, goniec B2, A3. Planów dużo. Hetman cały czas musi pilnować tego pionka. On oczywiście może przejść sobie tędy, ale zawsze możemy sobie królem uciec. A gość musi oczywiście się zastanawiać. No może inaczej. Może sobie zagramy A4. Według mnie ten ruch daje trochę przestrzeni na hetmańskim skrzydle. Walka o przestrzeń, a czasami też wieża przez A3 może przejść i przez D3. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy plan. Dobra, F6, zrozumiałe posunięcie, on chce mi rozbić strukturę, no i to mu się uda oczywiście, ja muszę to wybić. Nie ma innego wyjścia, goniec na D3 może stać też dobrze. Koncepcję gry oczywiście pewnie tutaj zmienię, znając życie, no bo wieża A3 może już nie zadziałać, nie będzie na to czasu, a zobaczymy, czy zbije goniec na przykład. Zbił pionek, ok, F, no to tak trzeba teraz, panie kolego.
Tylko tak przyblokować gońca, żeby goniec miał jak najmniej oddechu. Podoba mi się, słuchajcie, ta gra. Ależ mi się ostatnio ta gra podoba. Znaczy, ona teraz zaczyna wychodzić, więc mi się... nie ma się co dziwić, że się podoba. Oczywiście, jak się dostaje bęcki, no to no zawsze boli, ale to trzeba traktować jako naukę przede wszystkim. Pewnie na takim poziomie, jakim jesteśmy, znaczy nie ma to znaczenia pewnie na jakim poziomie. Może nie mówię o poziomie arcymistrza, bo tam powiedzmy ta nauka nie może trwać wiecznie, oczywiście. Znaczy, grając w szachy uczymy się zawsze, do końca życia, tak uważam, ale chodzi mi o taki aspekt intensywnej nauki, żeby ten progres był jednak był wysoki, wysoki, bo jak jesteśmy, na przykład jak ktoś jest arcymistrzem, ma lat powiedzmy 40, to jest dojrzały arcymistrz, który już jest ukształtowany, o to mi chodzi, a jakieś tam niuanse oczywiście zawsze można poznać i pewnie też się jeszcze czegoś nauczyć, ale już nie w takim stopniu bardzo, bardzo wysokim. A niezależnie jaki poziom, myślę, że styl gry zmieniać czasami, spróbować. No, szachy są piękne. W ogóle są okrutne z jednej strony, bo bolą porażki, ale pamiętajmy, że to jest gra. No wiadomo, też sport i tak dalej. Sprytnie zagrał gość, bo jeżeli ja tu... Ale ja tak zagram, bo chodzi o to, że on może mi teraz zbić. Ja zbiję hetmanem i on może zbić mi tu, ale ja już mam przygotowaną wieżę. Ja też mu odbiję tą jakoś z powrotem, żeby się łatwiej grało. Hetman idzie, nie jest moim zamiarem zbicie tutaj. Moim zamiarem jest bardziej zbicie tam. Okej. Okay. A może taki ruch? Nie, gońcie się ze sobą, zbijamy, nie ma co kombinować, zbijamy na F5. To białymi stoimy kapitalnie, zobaczcie na pionki. Tu jest jedna wyspa pionowa pionów, tu jest druga, a przeciwnik ma jedną wyspę pionową, drugą, trzecią, czwartą. Cztery wyspy pionowe na dwie. Przewaga białych jest na pewno, jeśli chodzi o strukturę pionów, jakby doszło do końcówki, to łatwiej się gra zdecydowanie białymi. Dobra, poszła wymiana, też chyba słusznie z jego strony, taki ruch pewnie zagra, sobie wrócimy, potem goniec tu. Nie ma co za dużo tutaj chyba też filozofować. Tutaj jest słaby punkt teoretycznie na C2. A, próbuję wymiany, ok. Ja się na to zgodzę, ale gram najpierw goniec F4. Goniec fajnie pilnuje tych pól. Zastanawiam się, czy po wybiciu nie zbić tutaj pionkiem, żeby na E4 nie zagrał, ale chyba nie. Wieżą trzeba zbić. On wieża E2, to wieża F2. On zdwoi wieżę. To ja tak. Jesteśmy w domu. Końcówka. Czyli przeszliśmy znowu do końcówki. Tym razem bez zysków materialnych w postaci piona. Ale tak jak już mówiłem o strukturze pionków. No dobrze, teraz po tym ruchu muszę po prostu twardo bronić tego pionka. A taki ruch spowoduje, że zagram C3 i będzie dobrze. Plan jest prosty. Król E2, król D3. I wieża już będzie zwolniona z obowiązku bronienia. Może być pewnie ruch F5. Jak zagram tak, to on mi tak. A, potem ja zbijam. Zbijam tym i jeżeli on zbija tu, to ja zbijam tu i bronię pionka na B2 i będzie pionek więcej. Goniec nie będzie mógł zbić na B2. To wygląda dobrze i to się trzyma, więc F5 nie działa teoretycznie. Król na D3 znajdzie świetną placówkę, żeby tego pionka spróbować zbić, ale też nie za wszelką cenę. Teraz nie ma takiego obowiązku. Najpierw trzeba ustawić... Plan jest taki. Ustawić króla na D3, ustawić wieżę na E1, no i jechać tam go. Po prostu tutaj nie widzę, żeby czarne miały w jakikolwiek sposób zaszkodzić białym. Sposób taki... w taki dostępny, o tak, że tak się wyrażę. Nie widzę tutaj opcji dla czarnych. Białe mają prosty plan. A to wszystko wynika z tego, że te pionki są porozstrzelane. I to jest ten plus. W partii właśnie dostrzegamy taką możliwość. Właśnie doświadczeni gracze troszeczkę wiedzą, o co chodzi. To jest taka strategia, można też powiedzieć. Nic przez całą partię nie zdobyliśmy, żadnego materiału. Ale zdobyliśmy rozszczepienie pionów i teraz właśnie to się dzieje. No właśnie, ciekawe, czy przeciwnik to widział. Aha, ja nie dostrzegłem do końca, słuchajcie. Bo jak on tu, ja tu, on może dać mi szacha. To ja tego nie zauważyłem jednak, ale to nie szkodzi, bo...
Ja bym zagrał tam i potem zagrał tam, więc miałbym też aktywność sporą, ale jednak chyba bym poszedł na jego miejscu, na ten układ. On oczywiście może zagrać tak, ja zagram oczywiście tutaj na G3. Z jego strony to dobrze tutaj pograł, ale G3, teraz plan jest taki, goniec D2 i wieża E1. Jak wymienię wieżę, to jestem w domu. Nie zdążę wymienić wież. Ponieważ gdyż dlatego, że on idzie tu szybko. Jak zagram tak, on tu, ja tu, on tu. Jest wysoko. A zbić nie mogę, bo mu tutaj pionki fajnie połączę. Trzeba znaleźć jakąś inną opcję. Może. Jedynie to, co może on tutaj zagrać i mnie postraszyć. Ale to dobre. Zawsze zagram tak, tu się broni, idę tędy. Idę tędy, tędy chcę pójść. Jeżeli goniec zagra na F8 i nie będzie chciał mnie tu wpuścić, to zagram mu A5 i przejdę wieżą tu. Ale król podszedł. Dobra, idę tak. On może oczywiście tak zagrać. Ale moja wieża też tu poszaleje już, mam nadzieję. Po prostu szukam ucieczki dla wieży. Tak, wymiana gońców. Tak. Wymiana gońców, to widziałem. Wymienić muszę. Tu trzeba uważać na taki szach. Teraz król D2. Nie wpuszczam wieży tutaj nigdzie. Ta wieżówka nie jest taka prosta. Ale już jest ok. Już jest ok, bo gram tak i już grożę szachem. Wtrąconym. On próbuje, ale nie wpuszczam wieży. To jest bardzo ważne. Wieżówka. On tak musi zagrać. Ja mogę mu po tym ruchu nawet tak zagrać i potem szach i tu. Mogę najpierw dać też szacha, potem tu. Chyba bez znaczenia większego. Gram tak. Wydaje mi się, że bez znaczenia. Okej, szacha damy. Króla odciągniemy. Wieża wejdzie tu. No może, ale wezmę pionka, drugi wisi. Jeśli on tak będzie próbował, to ja podejdę. On tak, ja tu. Aha, tutaj może zagrać. To jest mądre. Bo jak ja nie zbiję, on zbije tu i będzie miał tutaj opcję od razu. Aha, ja zawsze mogę wrócić. I pionek więcej. Dobra, tu wszystko działa. Ale czy to nie jest przypadkiem jakiś remis? Dobra, tutaj trzymam, biorę pionka. Bicie, bicie. I wieża wraca na A3. Okay, wieża wraca na A3, bronimy. I teraz tutaj chyba podejść wystarczy. Chociaż tutaj szybki jest pionek. Się nie wiem, czy to nie za szybko. A, jedziemy. Jeżeli tak, dobra. Za szybko, słuchajcie. Dobra, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Król idzie tędy. Naprawdę? No dobra, im wyżej pion, tym lepiej. Wieża też jest swobodniejsza. Wieża tutaj się zablokuje na 100%, a ja zagram tak. I zabieram już teraz mu czas. Bo jeżeli król pójdzie tędy, ja się przejdę tu. On zbije, to wygrywam. Więc on wróci tak. Aha, ja mam potem taką opcję. Dobra, gram tak. Jeżeli on zagra królem tutaj, to ja z powrotem. Co? Tego nie widziałem. Tak. On wróci. Tak. Dokładnie muszę przeliczyć. Tu on wróci. Przepraszam. Tu. Ja, szach jest. Ja muszę odejść. On wróci. Tak. To są forsowne ruchy. Tak. Tu. Bicie. Król będzie stał tu. Ja wezmę tego. Król tu. A to remis. A, to będzie remis. Niestety. O, tego nie przewidziałem. Trochę za szybko pograłem jednak. Może inaczej. Tu.
Tu, tam, tu, może tu z powrotem. No dobra, to jest prawdopodobnie remis, no ale nic na to nie poradzę, muszę zagrać tak. Może teraz tu, on tu, a to na jedno wychodzi. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, zagram inaczej. Zagram tak. Zagram tak. Tego pionka będę chciał wziąć. On tu ucieka, jasne. To może dało mi czas dzięki temu. Teraz to może jest wygrana. Tu, 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 tu. Wygrana. Mam wygraną. Tempo. To jedno tempo tym pionkiem. Ale dobrze było to pograne. Krzysztof. Dobrze, Krzysztof, pograłeś. Zbiłem. No i to już jest wygrana pozycja. Starczy iść na opozycję. Jedno tempo tracimy. I gramy na opozycję, oczywiście. I na opozycję. I na opozycję, maksymalnie. Jedno tempo można stracić. Opozycja i znowu tracimy tempo. I hop, i idziemy. No i mamy to, 2-119. Myślę, że dobre lekcje dzisiaj były, tak mi się wydaje. W takiej grze już takiej, powiedzmy, bardziej twardej. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.